Siema ziomble, dawno was nie widziałem. Dawaj drugiego mi tu. Dawać następnego. Dobrze, to nas uchroni przed ewentualnym spadnięciem sobie gdzieś tam na dół. A tutaj co mamy? Czyżby skrzynka z jakimiś artefaktami? A pumpkin pasty. No, ciasteczko dyniowe. Dobrze, dobre i to. Dwie tarcze zadań obok siebie są. O, proszę. Oj, 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 oj. To było słabe, to było słabiutkie. A challenge shield. O nie. O nie, znowu kurde ten ognisty krab. Tam skrzynka jest. Dobra, to trzeba będzie ich się szybciutko pozbyć. Nie skacz tak, Harry. Defender! Defender! O, jednego się pozbyliśmy. Ty, ukąsał mnie. Ale dziad wstrętny. Ale tylko jeden został na arenie. I bardzo dobrze. Ty, ale odwróć się, nie żebym się chciał czepiać tutaj. Chodź. O, dokładnie, tutaj. O. Dokładnie. Ale żeśmy się go pozbyli, kurde. Dobra, krata się otworzyła, co tu mamy? A cauldron cake. Kociołkowy piegusek, ale on nam strasznie mało, kurde, ten leczy, szkoda trochę. Aha, okej. I teraz jeszcze wyżej poleciało. Super. Czyli jesteśmy coraz bliżej chyba ukończenia zadania Spongify. Wyzwania, nie zadania. Dobra, tak więc otwórz sobie drzwiczki oczywiście, że tak, panie Potterze. Ała, kurde, znowu muszę ciągnąć za te słuchawki. Dobra, i co teraz mamy? Uch.
Ho! Dobra, wskoczyłem tutaj. Nice. Na razie Spongify chyba nie będzie mi potrzebny, chyba że będzie. Dobra, co tu mamy? Na razie Lumos myślę, że się nam przyda. Nara. Earwax flavor. Włoszczyzna, o fu. Fuj. Ale to jest obleśne, bez kitu, niektóre fasolki to takie obleśne są, w sensie smaki niektórych fasolek. Że to jest kurde głowa mała. A to coś jest za tym tym? Nie, to nawet doskoczyć nie mogę, aha, okej. Czyli po prostu jest to coś, czego i tak bym nie zdobył. Rozumiem, tak też może być. A i tu to koniec. Już koniec z wyzwania. Czy coś jeszcze będziemy mieli do roboty? Ale on się zaciął, kurde, ten Harry, to tak śmiesznie wyglądało. Nicely done. I give you a C for trying. I have a message from Professor Snape. He wants to remind you all that your next potions lesson is coming up shortly, and there will be house points deducted if any of you forget your ingredients. That is all for today. Class dismissed. The Spongify charm is most useful for hard-to-reach areas. The Spongify charm is most useful for hard... Harry, you heard what Professor Flitwick said. We'd better get those ingredients of potions. Professor Snape, he doesn't want to teach potions. Everyone knows he's after Quirrell's job. Knows an awful lot about the dark arts, Snape. I'll meet you at Hagrid's. Aha, czyli teraz nasze następne zadanie to jest spotkaj się z Ronem pod chatką Hagrida. Czyli idziemy znowu do tego... Znowu do tego ogródka Hagrida, żebyśmy tam mogli ogarnąć pozostałe te, pozostałe składniki. Spoko, rozumiem, fajnie. No to w sumie wiecie co? To może zróbmy cięcie teraz, bo chyba znacie już całą tą drogę na pamięć, przynajmniej z tego co ja wam zdążyłem pokazać. I zróbmy po prostu, umówmy się na coś takiego, że ja wam dopiero pokażę w momencie, kiedy dojdziemy tam do błoni Hogwartu, bo... Tak na dobrą sprawę to będziemy musieli całą tą drogę pokonać, tak więc dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie to pokonanie całej drogi, tak więc yo. Mr. Potter, tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? I don't know, sir. Pity. Clearly fame isn't everything, is it, Mr. Potter? I do hope you managed to collect the ingredients I asked you for. I'd hate to have to deduct house points. Ale ten kurde Snape to jest jednak kurde skurczysyn w tej części. No dobra, teraz lećmy szybko. Póki jest czas na to, bo nie chcę, żeby nam odjął punkty, bo chyba raczej nikt by nie chciał, żeby ten nam odjął punkty, więc... Wait the second, moi drodzy. Hagrid, you know all about magical creatures. Do you know anything about that dog on the third floor?
How do you know about Fluffy? Fluffy? Yeah, he's mine. Bought him off a Greek chappy I met in the pub last year. I lent him to Dumbledore to guard the... Yes? Never mind. That's top secret, that is. You forget that dog. And you forget what is guarding. That's between Professor Dumbledore and Nicholas Flamel. Nicholas Flamel? Why does that name sound familiar? I shouldn't have said that. I should not have said that. I think you'd better get your ingredients before it gets dark. Nicholas Flamel. Czyli widzicie, to był Puszek, pies Hagrida. Och well. Dobra, gdzie to się szło? Tutaj się szło. Dobrze pamiętam. Lećmy szybko tutaj ogarnąć co i jak. Tutaj będziemy bardzo często wracać, tak więc to będzie lokacja jeszcze nie raz przez nas odwiedzona, ponieważ tutaj będziemy potrzebowali odpowiednich czarów, by no po prostu przejść dalej, co nie? I myślę, że po tym sobie zakończymy sesję, bo już i tak wyszło nam godzina 20 i będziemy, z tego co się orientuję, chyba za niedługo w połowie gry już. Ta część jest troszkę dłuższa od normalnych tam wersji Harry'ego Pottera, tych wiecie co już ogrywałem. Dobra. Czas na Spongify. Spongify! Wii! Do góry. Dokładnie. I lecimy teraz tędy. Tutaj byśmy mogli przejść, ale na razie niestety nie możemy. Kurde, naprawdę, Hagrid ma ładnie zadbany ten ogródek. To muszę przyznać mu autentycznie, chciałbym mieć taki ogródek. Tylko z drugiej strony nie chciałbym, bo ciągle uczniowie by przyłazili, bo potrzebowaliby składników na lekcje eliksirów. Folio Bruti, tom pierwszy. Pochlebczak. Pochlebczak to nieśmiała, spokojna istota, ale zaatakuje, jeśli zagrożone będzie drzewo, w którym żyje. Jest specjalistą od unikania wszelakich czarów, ale zniknie, gdy jednak rzucisz na niego flipendą odpowiednią ilość razy. Aha. Okej. Okay. Zamykaj księgę. No to dobra, no to będziemy mogli się z nim zaraz rozprawić, z tym tutaj kolegą. Z panem plepszczakiem. Bone truckles! They're bound to be guarding the Wigan tree bark. Dependo! Dependo! Ty zniknął. O kurde. Ty tylko raz użyłem flipendo. Nie w tę stronę, panie kolego Potterze. Spongify! Spongify! Okej, okay, tu widzę, że mamy wesołą gromadkę tutaj wesołych plepszczaków. Warto byłoby może się z nimi rozprawić. Rasa porządnie. Widzicie, patrzcie jak oni kurde ten padają już. A to da się wskoczyć? Nie, nie da się. To jest tylko ich i wyłącznie ich teren. Możemy jeszcze przecież uniki robić, ja zawsze o tym zapominam. Potterach. A to jest bardzo przydatne. Albo ewentualnie właśnie tak się fokusować. Dependo! Dependo! Tam u góry zapewne będzie już tam dla nas ten ostatni składnik, który musimy na lekcję eliksirów wziąć. Dobra. Okej, ostatni padł.
Tak, tam jest ten składnik, który musimy zebrać. Pytanie, jak ja teraz się tam dostanę? Doskoczę tam? Ty, doskoczyłem. O kurde. Eliksir wigennowy. Kora drzewa wigennowego, dobra. Więc mamy korę drzewa. Super. I coś jeszcze mamy tutaj do zebrania? Czy to wszystko? Nie, to chyba wszystko. A tu coś na dole jest chyba jeszcze, z tego co widziałem. Tak jest, skrzynka jest. Co to ma znaczyć? O, i Spongify. No gdybym tutaj nie spadł, to Spongify by się pewnie nie pojawił, więc no. A co tym razem w skrzynce mamy? Ciasteczko dniowe, myślałem, że jakaś karta, nie wiem. Ale w sumie byłaby karta, gdyby to nie była brązowa skrzynka, to taka... Brązowa to taka biedna trochę. Okej, no to wszystko tutaj mamy. Nic więcej chyba do zebrania nie musimy. To co mogłem zrobić, to zrobiłem. Teraz tylko stąd wrócić, nic więcej. Dokładnie, w sumie możemy nawet i w taki sposób pójść. Tutaj nie ma nic schowane? Nie ma. Muszę poeksplorować trochę, bo ja wiem, że twórcy lubią coś takiego chować. A wszyscy wiemy, że... No właśnie, twórcy lubią coś takiego chować. Tak więc... No. Tyle w temacie. Możemy wypełznąć stąd. I coś jeszcze możemy zrobić, bo pamiętam... A, no tak! Przecież mamy jeszcze Alohomorę. Przecież tam możemy sobie jeszcze otworzyć jakby jedną dróżkę. Tak więc czekajcie chwilę, my to ogarniamy tutaj. Siema, siema, witam ponownie. Teraz schodzimy tutaj i wejdźmy tu, ponieważ tutaj mamy Alohomorę. Dobra. A tu nie. Gdzieś tu była Alohomora do użycia. Tak, tutaj była. Alohomora! O, już ten. 2 minuty temu wrzuciłem 4 odcinek z Harry'ego Pottera na PS2. Dzisiaj to w ogóle dzień Harry'ego Potterów, bo o 6 rano był Harry Potter na PS2 na moim kanale. Teraz wleciał na PS2 i jeszcze o 14 albo 13 wleciał na PS1 Komnata Tajemnic na CZ-ce. W sensie na Krauzajbatsu. Więc no, to taki dzień dzisiaj Potterów jest strasznie. Mógłbym rzec. Czekolada. O, wejdźmy tutaj. Tutaj coś mamy. Dyptam. Ma potężne właściwości regeneracyjne. Okej. Lafiryndy. O nie. Dlaczego lafiryndy? Co to w ogóle jest za słowo? Ty lafiryndo jedno. Teraz już wiem, co znaczy termin lafirinda. A, jest jeszcze jedna tutaj, dobra. Dawaj. Właśnie to jest problem, żeby wycelować w nią, w tą lafiryndę. A Harry też się w złych pozycjach zawsze ustawia, to też tym bardziej przesrane. Dawaj, to jest ostatni. Ostatnia lafirynda.
Najgorsze jest to, że ja jej w ogóle nie widzę teraz. A dobra, tu jest. No gdzie ty jesteś? Dobra, tu jest. O, czekajcie. No, fajnie, skończyło się to tym, że... No, skończyło się wiadomo jak. Że ja po prostu padłem. Nie, nie chcę. Czy serio ja tej Lafirindy ostatniej nie pokonam już? No nie pokonam jej bez kitu. Co jest grane? Czemu Harry nie może jej pokonać? Ty co ja robię takiego złego? Dobra, wiecie co, walić ją. Serio. Nie ma co. Bo ja się tutaj będę, nie wiem, triggerował, może następnym razem. Bo już czas tylko po prostu tracę niepotrzebnie. Chyba, że ona jest jakaś ważna do uwalenia, no to wtedy... No już wtedy trudno się mówi. No najwyżej następnym razem. Ogarniemy co trzeba. Dobra, tu mamy to, więc wyjdźmy stąd. Proszę, wyjdźmy stąd. Ja nie mogę już patrzeć na te Lafirindy. I teraz możemy kierować się do wyjścia. Chyba już mamy wszystkie składniki, jakie powinniśmy mieć. I sobie zapiszemy gierkę. Okej. No, nic więcej nie możemy zrobić. A z Hagridem? Okej, no to szukamy sobie zakończenia dnia, koniec dnia. No i super, fajnie. Możemy w sumie też tak zakończyć dzień, nie musimy koniecznie, wiecie, iść do dormitorium. A, teraz będzie podliczanie punktów. 23 Hufflepuff. Gryffindor ma ile? 70. Uuu, sporo. Ravenclaw 45. No to na pewno lepiej niż Hufflepuff. Hufflepuff to w ogóle najgorszy dom chyba ze wszystkich gier Harry'ego Pottera. Najmniej się starają. 55. No tak kurde, my na czele jesteśmy. Co tutaj dużo mówić? Co tutaj możemy dużo mówić? Loading screen. No to sobie zapiszemy, zobaczymy ile mamy, będziemy mieć procent gry.
I na tym dzisiaj zakończymy przygodę z Harrym Potterem. No, dokładnie. Musiałem się tak fajnie wygadać. Bo gdyby nie ja, no to... Bo jak nie ja, to kto? Jezu, jaką mam dzisiaj głupawkę straszną. Dobra. Mamy noc. Zapiszemy sobie. I na tym se zakończymy. Zobaczmy. Co tutaj mamy? Ile procent? 27. No i fajny wynik. Coraz lepiej nam idzie. Mamy prawie chyba już... Tutaj będziemy mieli chyba już połowę gry za sobą. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapa w górę, subskrypcja mile widziana. Jeżeli jesteś nowy, po więcej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS2 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.